Jedziemy w okolice Białej Podlaskiej i zamierzamy tam spędzić cały weekend. Pogoda zapowiada się super. Idziemy teraz zwiedzać okolice naszego hotelu, czyli Dworu Droblin, i wszystko Wam pokażę. Jest przepiękny sobotni poranek, okoliczności mi sprzyjają, bo jest piękna pogoda. No i w ogóle jestem w bardzo ładnej okolicy, więc nie mogę sobie odmówić praktyki jogi, ale będzie ona króciutka i leciutka, dlatego że jestem jeszcze bardzo mocno obolała po czwartkowej jeździe konnej. Nie będę robić nic mocnego, po prostu sobie pokontempluję fakt praktyki w tym miejscu. W ogóle to tak się rozglądam, że tutaj jest tyle pięknych miejscówek, żeby ćwiczyć jogę, a przede mną jeszcze tylko dwa poranki. Co zrobić? Po śniadaniu czas na taki totalny relaks. Przyniosłam ze sobą coś do poczytania. Mam książki, mam moją ulubioną gazetę, czyli Jogę i Ajurwedę. Kupiłam sobie na Dniach Jogi chyba dwa numery. Zawsze te numery archiwalne są tańsze i często na eventach jest stoisko Jogi i Ajurwedy i wtedy można je kupić. Można kupić też taniej archiwalne numery przez internet, ale wtedy jeszcze dopłacamy za przesyłkę. Więc zabieram się za czytanie. Mam przepiękny widok. Nie ma nikogo na razie jeszcze tutaj obok mnie, bo jest jeszcze wcześniej. Ja przyszłam od razu po śniadaniu, bo dzień ogólnie mamy już właściwie zaplanowany. Znalazłam na TripAdvisorze jedną wegetariańską restaurację w Białej Podlaskiej. Nazywa się Karma. A właściwie nazywała, bo już jej nie ma. Mają tu jakąś pizzę na kawałki? To nie jest nasz pierwszy raz w Białej, a na pewno nie dla Wojtka, bo dla Wojtka Biała Podlaska jest takim drugim miastem, tak jak dla mnie jest Radom. Bo nasze mamy pochodzą z tych miast i mamy tam mnóstwo rodziny. I tak samo tutaj mam mnóstwo rodziny, Wojtek. I czasami tutaj byliśmy, ale właśnie urodziny, a nie po to, żeby... Ja przynajmniej nie po to, żeby zwiedzać miasto. Natomiast Wojtek teraz chodzi i tylko, Boże, jakie to wszystko jest małe, jakie to wszystko jest małe. Jak się przyjeżdżam jako dorosły człowiek w miejsce, w którym się bywało jako dziecko, to często ma się właśnie takie wrażenie, że wszystko jest o wiele mniejsze, niż się wydawało kiedyś. Właśnie niespodziewanie zupełnie spotkaliśmy Wojtka, brata ciotecznego. Myślę, że był bardziej zdziwiony niż my, bo nikt z Wojtka rodziny nie wiedział, że my będziemy w ten weekend tutaj w okolicy. No chyba, że ktoś mnie obserwuje na Instagramie, to ci to wiedzą, ale niezłą miał minę.
Idziemy teraz skorzystać ze strefy spa. To jest taki drewniany domek tuż nad wodą, który pokazywałam Wam nieraz wcześniej na przebitkach. Ja mam zaplanowany masaż gorącymi kamieniami, którego jeszcze nigdy nie robiłam, chociaż ja testuję różne rodzaje masaży, ale no takiego jeszcze nigdy nie próbowałam, więc jestem bardzo ciekawa, czy mi się spodoba, bo wydaje mi się, że to jest mało spektakularne, ale opinie na ten temat w internecie są bardzo pozytywne, chociaż część z nich to może być marketing szeptany, więc niewiele może mieć to wspólnego z prawdą, więc przekonam się dzisiaj na własnej skórze. Wojtek też ma mieć masaż, więc oboje mamy mieć ten czas w strefie spa przez półtorej godziny aż, więc myślę, że wyjdę stamtąd na maksa zrelaksowana. W ogóle cały ten wyjazd jest bardzo relaksujący. Idziemy teraz pozwiedzać okolice, więc pokażę Wam trochę pięknych, sielskich, podlaskich widoczków. Tutaj obok dworu Droblin jest też taki hotel, hotel przy dworze Droblin. Jeśli ktoś nie lubi takiego dworskiego klimatu, no to może zatrzymać się tutaj. Zawsze, kiedy przyjeżdżam gdzieś na zaproszenie jakiegoś hotelu, to mam opory przed mówieniem Wam, jak bardzo mi się w danym miejscu podoba, bo wiem, że niektórzy nie traktują takich opinii jako szczerych. Dla mnie to jest krzywdzące, ale okej, rozumiem, dlatego nie będę Wam mówić, jak tutaj jest pięknie i jak mi się tu podoba, bo liczę na to, że macie oczy, że widzicie te wszystkie piękne krajobrazy, widzicie, jak fajnie można spędzić tutaj czas i sami to zobaczycie i słowa są zbędne. Mam okularów przeciwsłonecznych, więc nie mogę do Was mówić, nie mogę na Was patrzeć, sorry, ale chwila chilloutu, dosłownie chwila, chociaż mogłabym tak leżeć przez cały dzień. I zaraz jedziemy do Serpelic na spływ kajakowy. Zaczynamy spływ kajakowy w miejscowości Gnojno. Nazwa tej miejscowości wzięła się stąd, że obowiązuje tam swobodny wypas krów. To znaczy krowy mogą sobie chodzić wszędzie, rano wychodzą z domu, wieczorem one wiedzą, kiedy mają wrócić, chodzą, są samoobsługowe po prostu. I skojarzyło mi się to z Gruzją, bo tam to chyba wszystkie zwierzęta są bezobsługowe. I to było zabawne, jak czasami się widziało tak w takiej wieczornej porze, że idą takie stada zwierząt, zmierzają w kierunku domu, same kompletnie. To jest coś niesamowitego.
wpłynęliśmy do jakiegoś terenu opanowanego przez jaskółki. Widzicie, ile mają tutaj gniazd? Nie wiem, czy to widać, ale jest ich tutaj mnóstwo. Szalone. Stwierdziliśmy właśnie, że tutaj jest taka cisza i spokój. Płyniemy tą rzeką i w ogóle na brzegu nigdzie nikogo nie ma, mimo że jest niedziela, bo jak się płynie na przykład Pilicą, to na brzegu ciągle ktoś jest. Nie spotkaliśmy jeszcze żadnych kajaków. No dużo się mówi o Podlasiu, że jest tutaj tak cicho, spokojnie i naturalnie. I chyba rzeczywiście coś w tym jest. Chyba zaczniemy korzystać z tego, że mamy rodzinę w Białej i w okolicy i zaczniemy się wbijać do nich na wakacje. Znaleźliśmy Klif Orłowski nad Bugiem i zamierzamy na niego wejść. To jest taki tutejszy punkt widokowy. Trochę jestem zdyszana, ale ten widok był wart tego, żeby się tutaj wspinać. Niesamowite miejsce. To jest jak klif w Orłowie, tyle tylko, że nad Bugiem. Pan z kajaków opowiedział nam o miejscu, w którym mają pyszne parowańce. Kurczę, cały czas zapominam to słowo. Więc nie mogliśmy odpuścić i nie mogliśmy pominąć tego miejsca, bo Wojtek kocha parowańce, więc była szybka akcja, bo niedługo zamykają. To wygląda jak mięso. Ale to jest babka ziemniaczana. Do tego mam surówki, a tam już czekają parowańce. Przyznam, że ja myślałam, że Podlasie to jest tylko województwo podlaskie, natomiast okazało się, że Podlasie to jest taka bardziej no, kraina historyczna niż coś, co można zmieścić w granicach jakiegoś konkretnego województwa. I w związku z tym te okolice, okolice Białej Podlaskiej, jak w sumie zresztą sama nazwa wskazuje, również zaliczają się do Podlasia. Tak więc jesteśmy na Podlasiu. Dla mnie to w ogóle jest niewiarygodne, że ja zobaczyłam te słynne Serpelice. Pracowałam kiedyś z kolegą, który pochodzi z Serpelic i bardzo dużo opowiadał mi o tej okolicy i zawsze mówił, że koniecznie muszę tam pojechać i zobaczyć. A ja mówiłam, tak, no tyle tylko, że wiesz, to trochę daleko od Warszawy, nie będę przecież jechać specjalnie tam. I zawsze tak myślałam, że nigdy nie będzie mi dane tych słynnych Serpelic zobaczyć. A tutaj proszę bardzo, taki przypadek, że nasz spływ kajakowy właśnie w Serpelicach się kończył, tam zostawiliśmy samochód, później tam dopływaliśmy, więc udało mi się jednak te Serpelice odwiedzić, więc niesamowity przypadek. Chyba w życiu nie ma przypadków, chyba tak się to wszystko składa. I być może nawet pojedziemy do Łukasza, rodziców, żeby kupić od nich miód, bo Wojtek lubi miód i jak się dowiedział, że Łukasza tata założył pasiekę, no to ma ochotę go odwiedzić i ten miód kupić. Mamy zapas miodu na cały rok chyba. Nie, no tak serio, to podzielimy się z rodziną. Thank you.
nasz ostatni wieczór tutaj, więc postanowiliśmy skorzystać jeszcze ze strefy spa, czyli z sauny. Jeszcze tutaj mamy do dyspozycji takie brzozowe witki, tak jak w ruskiej bani. Nigdy tego nie robiłam, śmieszne doświadczenie, ale całkiem fajne. Także co, czas na relaks. Przyznam, że dzisiaj to miałam straszny kryzys rano i chyba z 15 minut walczyłam ze swoim lenistwem, ale w końcu zmusiłam się, bo żałowałabym, że nie wykorzystałam ostatniej okazji, żeby tutaj poćwiczyć. Więc chociaż 15 minut, chociaż 20 minut, ale udało się, jestem tu na tym pomoście, więc zaczynamy. Na moją ostatnią atrakcję podczas pobytu tutaj, czyli na jazdę konną. Ja wróciłam w siodło po 17 albo 18 latach, dosłownie kilka dni temu, w czwartek. Jest poniedziałek, a ja do tej pory jestem obolała. Ale tak to jest, kiedy na początku ma się złą technikę. Ale nie mogę się biczować za to, że nic nie potrafię, no bo to jednak jakby nie było, jest prawie 20 lat przerwy. Owszem, w tym czasie dwa razy chyba siedziałam na koniu, ale to było na ląży, lążza jest nudna, nie siedzi się na niej przez całą godzinę, a jednak ta godzina z tymi rozwartymi biodrami mi tutaj najbardziej dała w kość. Jak mogliście zobaczyć, znowu wylądowałam na lądze i robiłam różne ćwiczenia, ale to już nie tak jak na początku, bo ja nie lubię tych ćwiczeń, które się robi na samym początku. Jestem już nimi znudzona, bo przechodziłam przez nie kilka razy w życiu. Natomiast teraz doskonaliłyśmy moją technikę do siadu, bo tutaj to jest to, co kuleje i to jest to, przez co miałam posiniaczone wnętrza kolan i przez co bolało mnie jedno kolano, bo ja po prostu źle siedzę na tym koniu, siedzę niestabilnie. I tutaj pani powiedziała, że widzi, że ja jestem już jednak, jestem wyjeżdżona, że jeździłam kiedyś konno, ale no, to było tak dawno, że mam prawo już tych wszystkich szczegółów nie pamiętać. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że palce do góry, luźna kostka, pięta do dołu, wydłużona noga, kolano lekko zgięte, wyprostowane ciało, wzrok do przodu, ręce muszą być tak trzymane, jakbym trzymała szklanki pełne wody, z których nic się nie może wylać. No jest strasznie dużo tych detali, na które trzeba zwracać uwagę podczas jazdy konnej i to jest bardzo trudne. Dla mnie przynajmniej, ale to daje taką satysfakcję i moim celem jest, żeby w tym roku wyjechać w teren, pojechać sobie chociaż raz, dwa, trzy razy gdzieś w teren i będę do tego dążyć. To był naprawdę cudowny weekend, co mam nadzieję udało mi się pokazać w tym vlogu. A teraz już wracamy do domu, do Lunaska. To jest taki plus posiadania psa, że być może ciężko się wyjeżdża, ale później bardzo przyjemnie się wraca. No i na końcu chciałam podziękować Dworowi Droblin za zaproszenie i za jedną bardzo ważną rzecz, która jest rzadkością, a mianowicie za umożliwienie nam pobytu tutaj latem i w weekend, pomimo tego, że w hotelu było pełne obłożenie. Dlatego, że bardzo często jest tak, że hotele zapraszają blogerów, ale ze znaczeniem, żeby tylko nie w wakacje i żeby tylko nie w weekend, bo wtedy, no wiadomo, hotel chce zarabiać. To jest oczywiste. A tutaj spotkałam się z wyjątkowym podejściem, kiedy umożliwiono mi pobyt wtedy, kiedy mogę najwięcej pokazać, jest najpiękniejsza pogoda. Mogę ćwiczyć sobie jogę na pomoście i tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję jeszcze raz. My już ruszamy, zaraz będzie wiało, więc do zobaczenia już w Warszawie. Pa!